Cześć, mam na imię Zuza i od 2 lat pracuję w Sephora. Moją pasją od jakiegoś czasu są produkty pielęgnacyjne. Cześć, mam na imię Agnieszka i pracuję w perfumerii Sephora od 8 lat i cieszę się, że zdobywaną codziennie wiedzą mogę się dzielić z Wami i moimi klientkami. Dzisiaj opowiemy Wam o skórze dojrzałej, to czym się cechuje i jakie produkty najlepiej dostosować do jej odpowiedniej pielęgnacji. Dokładnie. Jeżeli jest mowa o skórze dojrzałej, wiemy o tym, że jest to skóra około 45 roku życia lub wcześniej. Zależy to wszystko od stylu życia, ekspozycji skóry na słońce, ponieważ promienie słoneczne są przyczyną starzenia się skóry i oczywiście od indywidualnych czynników. Skóra traci elastyczność, pojawiają się delikatne linie i zmarszczki, opadający kącik ust i oczu. Utrata jędrności powoduje zmianę owalu twarzy. Procesu starzenia nie zatrzymamy, natomiast możemy go spowolnić odpowiednią pielęgnacją. Już po 25 roku życia ilość substancji utrzymujących wodę w naszym organizmie znacznie spada. Dlatego tak istotne jest dostosowanie odpowiedniej pielęgnacji i indywidualnego programu pielęgnacyjnego do potrzeb Twojej skóry. A jeżeli mowa o odpowiedniej pielęgnacji, zacznijmy od podstaw. Jakie składniki są ważne w produktach do pielęgnacji skóry dojrzałej? Na pewno retinol i retinoidy. Jest to witamina A, która jest mocnym składnikiem przeciwzmarszczkowym, dodatkowo która stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, odpowiedzialnej za jędrność i gładkość naszej skóry. Po drugie na pewno witamina C, która jest jednym z najmocniejszych antyoksydantów, który przeciwdziała i opóźnia procesy starzenia, dodatkowo rozświetla naszą skórę. Nie zapominajmy o kwasie hialuronowym, który mocno nawilża i wygładza naszą skórę i oczywiście o peptydach, które dzięki unikatowych właściwościach wypełniania wewnętrznych warstw naskórka wygładzają ją na zewnątrz i od wewnątrz i dlatego często są stosowane w produktach do skóry dojrzałej. I oczywiście nie zapominajmy o kwasie glikolowym, który ma najmniejszą cząsteczkę z wszystkich kwasów AHA, dzięki temu wnika w głębsze partie skóry. Dodatkowo stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, reguluje wydzielanie sebum, pomaga w procesie regeneracji, obkurcza pory, pomaga w procesie keratynizacji, czyli w regularnym złuszczaniu naskórka i stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Świetnie, Agnieszka, że wspomniałaś o istocie stosowania kwasu glikolowego. Ja zaś chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak równie istotne stosowanie jest toniku podczas swojej codziennej pielęgnacji. Dokładnie, Zuza. Wyjaśnimy wszystkim, dlaczego ważne jest tonizowanie skóry i co to daje. Tonizowanie skóry to bardzo istotny krok podczas codziennego programu pielęgnacyjnego. Absolutnie w przypadku każdego typu skóry jest bardzo istotne stosowanie toniku tak naprawdę po każdym kontakcie z wodą. Musimy wyrównać swoje naturalne pH, czyli zakwasić z powrotem skórę. Płyny micelarne czy żele do mycia twarzy, które codziennie stosujemy raz lub 2 razy dziennie, działają niczym folia bąbelkowa, blokując dosłownie wnikanie aktywnych składników w głąb skóry. Dlatego tak istotne jest codzienne stosowanie toniku i będziemy to powtarzać za każdym razem. Dokładnie. Już wiemy, dlaczego tonik jest taki ważny, a jeżeli chodzi o skórę dojrzałą, polecam Pixi Retinol Tonic. O unikatowym retinolu, o przedłużonym czasie działania, który pomoże odmłodzić skórę i przywrócić jej naturalny blask. Natomiast przeciwutleniacze i składniki roślinne o intensywnym działaniu będą pomagać w redukowaniu zmarszczek, regeneracji i odżywieniu skóry. Tonik możemy używać codziennie, najlepiej wieczorem, z tego względu, żeby przywrócić odpowiednie pH przed stosowaną później pielęgnacją. Stosując ten produkt, musimy unikać zbytniej ekspozycji na słońce i stosować produkty z filtrem ochronnym. Natomiast są osoby wrażliwe na składnik, jakim jest retinol. Tym osobom zaproponujemy tonik z olejkiem różany z marki Fresh, który nawilża, tonizuje i koi naszą skórę, lub tonik marki Pix z witaminą C, który zawiera kwas felurowy i ekstrakty z cytrusów, które rozświetlają, nawilżają i chronią naszą skórę przed działaniem wolnych rodników. Po zastosowaniu toniku dla lepszych efektów użyjmy serum, które dzięki swoim mniejszym cząsteczkom wchłania się w głębsze partie skóry. Tutaj mam serum od marki Sunday Riley z witaminą A, która jest oczywiście już wspomnianym retinolem. Będzie działać podobnie, czyli regenerująco, odżywczo, będzie rozświetlać, dodawać blasku i wygładzać strukturę skóry. Ponownie, dla osób, które są wrażliwe na składnik, jakim jest retinol, mamy serum Peptidin od marki Dr. Jart, które dzięki aż 8 formułom z peptydami będzie regenerować i odżywiać skórę. Takie serum możemy stosować zarówno rano, jak i wieczorem przed aplikacją kremu. Dobrym rozwiązaniem będzie również serum kolagenowe The Inkey List.
Serum, tak jak sama nazwa wskazuje, stymuluje produkcję kolagenu, działa niczym eliksir młodości, wygładzając delikatne linie i zmarszczki. Dzięki temu serum skóra jest bardziej elastyczna i wygładzona. Natomiast serum, tak jak wiemy, działa głębiej, dlatego ważne jest to, żeby użyć później kremu. W przypadku skóry dojrzałej zastosujemy krem Fresh z lotosem, a jeśli chodzi o istotę stosowania kremu, to pamiętajcie, że krem ma znacznie większą cząsteczkę, dzięki czemu stwarza warstwę okluzyjną na skórze. Chroni ją, działa prewencyjnie i zatrzymuje aktywne składniki, które wprowadziliśmy wraz z serum. Dokładnie. Tak jak wszyscy wiemy, stosowanie kremu na dzień i na noc jest bardzo ważne, z tego względu, że krem w ciągu dnia nas chroni, a w nocy regeneruje naszą skórę. Jak jesteśmy już przy kremach, naszym ostatnim krokiem takiej rutynowej, codziennej pielęgnacji będzie pielęgnacja okolicy oka. Pamiętajcie, że okolica oka ma 40% cieńszą skórę, co oznacza, że wymaga indywidualnego podejścia. Mam dla skóry dojrzałej krem z kofeiną. Działa naprawdę jak podwójne espresso, uwierzcie mi. I tutaj można go stosować zarówno jako serum, jak i krem. Pielęgnacja ta będzie działać przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie. Cienie będą rozjaśnione, a opuchlizna będzie zniwelowana. Także jeśli macie taką tendencję, bardzo polecam Wam ten krem od The Inky List. Dobrze, Zuza, podsumujmy nasz codzienny rytuał do skóry dojrzałej. Tak więc mamy tonik, serum, krem. I oczywiście pamiętajmy o kremie w okolice oczu. Natomiast możemy nasz rytuał pielęgnacyjny uzupełnić o maskę. Większość z nas stosuje maski jednorazowe, co jest oczywiście dobre, ale spektakularne efekty da posiadanie dobrej maski i wykonywanie jej regularnie. I dla skóry dojrzałej idealna będzie maska Time Freeze Sleeping, która zawiera wodę peptydową, wpływając na skórę odżywczo i wygładzająco, różę i kwiat pomarańczy, które ją ukoją. Dodatkowo technologia Sleep Touch powoduje, że maska idealnie dopasowuje się do nas skórka i stopniowo wnika w jego głąb. Maskę stosujemy 2 razy w tygodniu, nie używając już wtedy serum ani kremu. A dla osób ze skórą dojrzałą, które szukają szybkich, spektakularnych efektów zauważonych po jednej nocy, zaproponujemy kurację Good Jeans Sunday Rally z kwasem glikolowym. Pamiętajcie o ochronie przeciwsłonecznej podczas stosowania tego produktu. Jeśli chcecie powtórzyć kurację, zróbcie 2 tygodnie przerwy, rozpoczynając nowe opakowanie. Pamiętaj, jeżeli masz skórę dojrzałą, szukaj produktów, w których będą witamina C, retinol, kwas glikolowy, peptydy oraz kwas hialuronowy. Nie zapomnij, że koniecznym jest stosowanie faktora przeciwsłonecznego na dzień w przypadku stosowania produktów z witaminą A, czyli retinolem, oraz kwasem glikolowym.